Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA19 na mapce Cybuchowo, odbudowa gospodarstwa. A dzisiaj testuję sobie taki helikopter, latam sobie po mapie, zobaczymy jak to w ogóle, no tak trochę słabo działa jeszcze, ale nie ma źle, no. Tak, taki sobie trochę, no tutaj kamerka, jakiś taki mot nie z tej ziemi, o tutaj tartak nasz. O, tamten chyba lasek. Dzisiaj będziemy ogólnie w lesie robić. W lesie będziemy robić, ale mówię z góry, popatrzcie jak to wygląda elegancko. O, tam gospodarka. Elegancko. O, tam małe choinki, bo aż szalony pomysł miałem ostatnio, żeby powycinać cały las. Dobra. Jak tu wylądować teraz tym? Siadaj, siadaj. Siadaj na ziemi. Siadaj, siadaj na ziemi. Nie chcę latać już. A nad tym nie siądziłem. Dobra. Skoczymy sobie. Dobra. A ten dalej leci? O, wylądował. No nareszcie. Dobra. Zawsze jakimś sposobem. Dobra, koniec żartów. Już go oddajemy, bo on jest trochę zrąbany. Wracamy do dzisiejszej pracy. Dobrze, spadochron mi się wypił. Przesiądziemy się szybko do 60, bo 60 musimy dojechać. Dobra, żarty żartami, ale jedziemy teraz zająć się jakąś pracą. W dzisiejszym odcinku będziemy wywozić drzewo z lasu, który poszalałem i wyciąłem ostatnio. A z taką maszyną przyjechali do drzewa, żeby chyba szybciej było, bo tak to mi się zarąbał tą piłą motorową. Jedziemy, dzisiaj jeszcze te małe choinki muszę powycinać, bo aczkolwiek muszę na wiosnę nowe drzewa tu posadzić. Bo zezwolenie dostałem w własnym lesie, żeby powycinać, ale mam go usprzątnąć i na wiosnę przygotować ten nowe sadzonki i tak dalej. Trochę pracy mam teraz przez zimę, żeby się nie nudzić, bo tego drzewa co tu nawycinałem to mi starczy na kilka sezonów do obrabiania. Ten tartak będzie cały czas robił, będzie robił i robił przez cały czas, no dobrze. Dobra, tutaj już mamy zestaw przygotowany, gdzieś tutaj by zaparkować. Dobra, wysiądziemy, muszę gdzieś tak ładnie zaparkować, żeby mieć dobry dojazd. Dobra, tutaj chyba będzie. Dobra. Tak, żeby mieć dobrze ładować, wygodnie. Dobra, tutaj niech będzie. Zobaczymy jak to ładowanie będzie wychodziło. To już ciągniczek jest przygotowany. Próbujemy, a że trochę sąsiadowi pojeździmy, to nic się nie stanie. Jakoś muszę posprzątać ten bałagan, co narobiłem, bo później płaczę i tak dalej. Każdy płacze, bo bałagan w lesie żeś zrobił. Tutaj jeżdżą, kontrolują mnie. No całe szczęście taki gościu podjechał, to po prostu go wynająłem. Oj. Za bardzo, trudno. O tak muszę powinien, no, bo nie chciałem za bardzo w tamtą stronę, muszę bardziej tej strony przyjechać. Po 6 metrów wieciałem. Moim zdaniem odpowiednia długość. Dobra, jedno już mamy załadowane. Trochę popracujemy, no, na jesieni śnieg był, teraz śniegu nie ma, no to mówię, jak śniegu nie ma, to akurat muszę posprzątać to. Co nie zdąży zwieźć, na jakąś kupę ładnie poukładać. No raczej wszystkiego też się nie zdąży zwieźć na pewno. Dobra, tak zrobimy. Tak. Zamkną się. Dobra, do góry. Otwieramy. O, spadnie tutaj. Nie chcę spać. No nie chcesz, to nie chcesz. Nic nie poradzę. Trochę tu z drogi trzeba usprzątnąć, bo tu mam jeżdżę, droga, przed mnie droga do mnie też nie należy cała. Więc trzeba, a chyba, nie wiem, bym musiał zobaczyć, czy ona należy do mnie, czy nie należy. Ta droga. A raczej nie, no do przesady, trzeba tu trochę zrobić porządek, żeby był. Dobra, załadowany. Kolejny, dobra, tutaj by mogło być, tutaj z podciągnika muszę odgarnąć. Uda mi się dwa złapać. Jak myślicie? Otworzę szerzej.
odszerzyć zęby. Dobrze, trzeba pocelować, podnieść do mnie. Dawno, że nie operował takim sprzętem. Zobaczymy, czy się uda. Bo zaraz 60 pobijemy. Wysoko, wysoko, wysoko. Dobra, elegancko spadło. Dobra. No, aż tak tragicznie to nie idzie. Te drobne to oczywiście będą osobno, to tam będą wrzucone, bo ich się nie opłaca brać do tartaku. No bo nie opłaca się, no nie opłaca się, no nie opłaca się, no bo to będzie na wióry, a bardziej mi to deski niż wióry. No i też no trochę sprzętów pozmieniałem. Sprzedam tamtego Zetora, co miałem ten, co miałem, a to później wam pokażę. Później wam pokażę tego Zetora. Zetora miałem takie, co go naprawiłem i tak dalej, ale jednak doszłem do wniosku, że go sprzedałem. Kupiłem sobie drugiego Zetora Proxime, bo tamten jakieś problemy miał. Nie chciał z tą przyczepą współpracować, nie chciała się plandeka podnosić. Niestety jakiś problem był. A mówię, nie będę płakał, to mówię, wymienię sobie go na inny. Dobra. Na Zetorka innego kupiłem i chyba dobry wybór zrobiłem. Podobne koni mocy miał konnych, koni ma podobny niż tamten stary Zetorek. A jednak trzeba jakieś tam nowe. No i jeszcze, tak jak wam wspominam, mówię, tą ciężarówkę z Lawetą sprzedałem, bo stwierdziłem, że ona jest za długi zestaw na tą mapę. I kupiłem sobie, zaraz wam załaduję tylko te drzewka. Dobra, przejedziemy się do tartaku. Wszystko wam pokażę, jaki nowy nabytek mam. Nawet powiem, że przetestowałem i fajna ta ciężarówka jest z platformą. Gdzieś walniemy, może nie spadnie nic. O, krzywo pojechałem, dobra. O, otwórz się. Dobra. Ile też mamy załadowane, żeby nie przyciągnąć? O, jeszcze tutaj z jednego się wrzucić. I no, te dwa może uda mi się rzucić. No to akurat będzie idealnie. No i też sprzedałem tamtą BM-kę. Doszedłem do wniosku, że ta BM-ka chyba, no nie da się nią jeździć, no nie da się nią jeździć. No wiedziałem, wygrana, to nie wiadomo, że można było się spodziewać po niej. To jakieś naprawdę gówno będzie, no i niestety sprzedałem BM-kę. No i tutaj tak w planach mam co innego. Dodatkowy teren kupiłem, budowę jedną będę robił. Moim zdaniem to będzie ciekawe, co zrobię. A to dowiecie się w wiosennych odcinkach, jak to będzie już wiosna. O, dobra, przesunęło się. Wiosenne odcinki będzie, to się dowiecie, bo wtedy już powinna być budowa ukończona koło lata. Dobra, wieziemy to, bo to mi się nieładnie poukładało. Dobra, tu zjedziemy sobie w las. A tego to przetoczymy najwyżej na bok.
Dobra. Weźmiemy go tam. 300 chłopa zatrudnimy i wrzucimy, to będzie szybciej, bo... Dobra. Zapinamy pasami. O, dźwignię tam, to nie będzie jazda. Nieco. Zimno jest przecież. Bez 1 stopień nie jest tak źle. Dobra. Pasy zapięte. Jedziemy na tartak. O, 60 by trzeba było zatankować, ją trochę naprawić, ale tam. I umyć ją w końcu, taka zawalona jest. No, tu piękny las był, te choinki jeszcze będę musiał powycinać. A to poza odcinkiem je powycinam. Bo one raczej tutaj tak, czy będziecie chcieli, czy chcieli, to nie urosną chyba. Chyba. Bo to są standardowo już w mapie zrobione, to raczej nie urosną. No cóż, później dalej, bo teraz powycinałem cały las, miałem trochę zostawić, ale spokojnie. Jak nie ten las, tam są kolejne lasy, ale raczej teraz te drzewa, co jest nacięte, to mi starczy, ho ho, na długi. Na długi czas. Będzie można z tego się utrzymać. Dobra, wjeżdżamy. O, elegancko znikło. Teraz cofniemy sobie. Zaraz wam pokażę nabytek. Dobra, zgasimy. I tu trochę mam tych. O, tu mam drzewa. O, tyle listów mam, co tutaj jest. To jest chyba parę wózek będę zmieniał. Bo on trochę taki słabo jest, nie może dwóch podnieść. Miał trochę ciężar. O, taką sobie ciężaróweczkę kupiłem. Elegancka ciężaróweczka. Elegancko w środku, nawet jest animacja drzwi. Wszystko elegancko. Chodzi tutaj, odpala. O, wiatraczek się kręci. Fajna platforma, jest już z takim cudemkiem, jeszcze go nie używałem. No cóż, no to przejedziemy się na gospodarstwo, tam pokażę ten ciągnik. No, wszystko tu animacje w środku nawet są. Widzicie, jak elegancko sprzęgło działa, jak biegi zmieniasz. No, jak elegancko, no to mi się podobają takie modyfikacje. Nie ma żadnych tam jakichś większych błędów, bo raczej błędy tutaj nie wyskakują, to jest do czego innego te błędy, o Jezu. Żebym teraz się bawił konsorą, to tak wyszło dobra. No to fajnie wszystko działa, tam FPS-y przy nim też nie spadają, bo testowałem. No to trochę się pozmieniało na gospodarstwie, no tutaj warsztat sobie wybudowałem w końcu normalny. Czy może było sobie w ciepłym pomieszczeniu siedzieć, a nie, tutaj przed tym na dworze jakoś bez sensu stało. A cóż, i tą wiatkę wybudowałem, no poogradzane, już jest ta strona, już jest poogradzana. Tego domu nie będzie w przyszłości tutaj, bo tu w ogóle domu nie będzie i dlatego. Ja tu w ogóle nie będę mieszkał, tu gdzieś gospodarstwo, taki plan mam. O, tutaj wiatka na ten. Ogrodzony jest dotąd, bo ta stodoła będzie rozebrana. Dotąd mam, no tu teren trzeba równać i tak dalej, no i elegancko tu drzewo, co stąd przywoziliśmy. Szkoda, że teraz zima, że śniegu nie ma. No dobra, tym akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa!